Witam moich widzów. W dzisiejszym odcinku przyjechałem do mego mechanika Waldka. Dobry. No. Zobaczcie, jaką awarię mam. No, stało się. Stało się. Przy dużym ciężarze ma to prawo pęknąć. Przy talerzówce. W każdej chwili, tak jest. Przy obrotach, urwało. Przy pracy. Tak. To także, co ja ci wytłumaczę. To muszę zrobić. To jako ja fachowiec, spawacz, zrobię tobie na stożek, obspawam chwilowo i zobaczymy, jak będzie w pracy. No tak, no bo... No. Żeby a to już będzie moja głowa, co ja mam to zrobić z tym. Żeby nie... W każdym razie przywiozłeś mnie naprawić, tak? I żeby nie urwało na polu. Dobra, bo na pewno czekasz na polu, bo to szybsza robota, tak? Tak jest. Szybka robota. Pasuje. O. Wciągam. Odłączam. Zaraz pomogę, bo... Pomagaj. Naplątane. Naplątane, bo tak jest. Tu należy się zmienić... Kabel. Tak jest. Na drugi, ale to... Ale działa. Ale działa. Ale zawsze, wiesz, w pośpiechu. Człowiek w pośpiechu, no, dobra. No. O, proszę. Teraz ci pokażę, jak to ma być. To tak, tyle ja dookoła cię obspawam, to wyrównam, wzmacniam. No ale i teraz o. Tutaj musi ta wyrównać. Nie, tu zobacz, już dla mnie tu dookoła pasuje. A, no to jak Ja wiem. Robi tak, żeby to pasowało. Dobra. To będzie tak, tu. Gdzie teraz powarkę? To. O właśnie. Też tych przywodów. Dobra, starczy dla mnie, wystarczy. Ja już będę wiedział. I już jedziemy. O. A maski nie zakłada? Na razie nie. Czekaj, w jakiej to pozycji pamiętam, to była zatyczka, obojętnie która? I lepiej żeby z góry, bo z góry nie zgubię, jak się otworzy. O tak ma być? Czekaj. Jak to było, tak? Ale to bez różnicy. O tak było, o tak. Bo tak, czy tak ja, bo... nie, czekam. Aha, o tak było. Chyba tak. Dobra. Bo to pójdzie w tą. Dobra. Ale to zatyczkę i tak obrócę to. Dobra. Zaraz czekaj. Dobra. Teraz biorę maskę, tak jak mówiłeś. No tak, no bo bez maski to wie, jakie to spawanie. Dobra. I bez teraz... maski to wie, że okulista jedzie. Może być. Trochę krzywo, by trochę wycentrowane.
Widzisz, na tym rzecz polega. To jest dobrze. O! I teraz ja to dookoła jedę. Ty wiesz, że ja dla jednego to spawałem do twojej belarki czop do koła, który się oberwał. O. I było dobrze. I teraz zobaczysz. Ja dookoła, bo wiesz, to nie migomatem, że ktoś migomatem. Migomatem tego się nie zrobi. O, widzisz, teraz to muszę stukać. O. I ten błąd robimy dalej. O, proszę. Już to wtapiam. Tak. Proszę bardzo. O. Zaczekamy. Tak, ta strona. Z każdej strony. Jeszcze. Tak. O. Widzisz teraz ten twój bolec. Proszę bardzo. Ale jeszcze poprawię. O tu. O, jeszcze tu poprawię. Lepiej w topie. Jak to się nazywa? Moja głowa. I tylko może nie wiem, czy to wejdzie. Zaraz damy radę. Poczekaj, nieskończona robota. Ja wiem, że nieskończona. Ja nigdy. Ja mówię. No. O. Proszę.
Teraz muszę sobie to wyrównać. Wyrównać, bo tak. Nie wejdzie w otwór. Zaraz, tylko nałożę rękawice, bo... Gorące. Te mam. Zaraz zobacz. Wtedy pójdziesz w pole, no. O! Jedziemy. Elegancko. Proszę. Jak nowe. Kto by pomyślał, że to jest uszkodzone było. No tak, jak nowe. Wszystko naprawione. Proszę bardzo. No. Proszę. I jak proszę. Nowe. I pasuje. No. No. To co, mogę śmiało w pole teraz jechać, tak? To także widzisz. Wykonana robota? Wykonana, tak jak powinno docenisz. Jak było, a jak teraz jest. No tak. To także tak. I kończymy, bo ja mam jeszcze inne. A ja muszę jechać pole orać. No to no. Dobra, no. I ten biorę. No. To no. Ostrożnie, bo to jest mocno ja gorące, wiem, że żeby ja tam nie odczekać, może wodę nie wkładaj. Bo rozwartujemy. Na razie nie, na razie no. Nie, to sam ja sobie zrobi. No. Bo to ja widzę, że to trochę stal taka nie za bardzo, no ale no, może ale być. Jaka jest, taka jest. No, no to dobra. Dziękuję. No, dobra. I jadę swoją robotę. No, dobra. Robić. No. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału Gienek i Andrzej, do komentowania, no i oczywiście do zostawienia suba. A ja jadę dalej robić to, co mam zaplanowane.